Cześć, siemano, chciałem wam przedstawić grę o nazwie Toribasz. Gra będzie się zaliczała do cyklu a la recenzje, chociaż nie mogłem znaleźć, kto tą grę stworzył. Ani w którym roku została wydana. Za to ogólnie was przepraszam. Gra może przypominać takie walki robotów. No to naprawdę są, że ja to tak ich nazywam, że to są ludzie. Tylko, że ci ludzie to są takie nasze szkielety, które musimy kierować, żeby na przykład coś zrobić z nimi. Czyli aktualnie mamy kilka trybów gry. To są praktycznie, można powiedzieć, że to są mody, bo są tak nazwane przez autora. A dokładnie mamy kilka trybów, na przykład wymienię ze trzy, czyli tryb swobodnej walki, czyli to jest właśnie ten tryb. Tryb Aikido. Czyli nie musimy wyjść, nie możemy wypaść z kwadracika. Są jeszcze tryby takie jak tryb parkour, który jest mega trudny. Są tryby multiplayera. No. Niektórzy mogą uważać, że te postacie z gry to są roboty. No i takim osobom nie można się dziwić, bo rzeczywiście postacie przypominają roboty. Dobra. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak, w grze możemy łamać ręce, urywać głowy, części ciała i różne. Gra jest w miarę brutalna. Ale no cóż. Zdarza się. Chociaż moim zdaniem to jest naprawdę oryginalna gra. Postawiona taką, że jak ja co zawsze mówię, że to jest taka gra logiczna bardziej niż takie, nie wiem, bijatyka, bo w bijatykach zazwyczaj to to naciskamy guzik i atakuje nasza postać, a tutaj inaczej, to musimy klikać miliony guzików i tych innych dokładnie na myszce, żeby wiedzieć co, jaki cios wykonać. A więc teraz zobaczymy naszą powtórkę, jak rozczłonkowaliśmy naszego ziomka. Możemy grać nową grę za pomocą spacji i zapisać powtórkę za pomocą klawisza F. Zapiszmy powtórkę, niech będzie się nazywać Gumbo Save. I może pokażę wam jakąś powtórkę zrobioną przez innych graczy. O, czytuje się. Zobaczcie sobie, jak ludzie normalnie w to grają. Moim zdaniem coś takiego zrobić, to jest, trzeba być kozakiem. To naprawdę jest świetne. No zobaczcie. Rozczłonkował go na kilkanaście małych kawałeczków. A co jeszcze mogę powiedzieć? Gra posiada tryb multiplayer, który jest aktywny. No, a więc o trybie multiplayer to może kiedy indziej powiem, tylko miała być krótka prezentacja tej gry. A więc to był Toribasz, ja jestem Gambo, trzymajcie się, cześć!